Halo, halo Maćku, halo, halo Wojtku, czy mnie słychać? Czy wiedzieliście, że materializacja koncepcji tak banalnie prostej jak stojak na słuchawki może kosztować 2000 zł? Słownie 2000 zł? Osobiście nigdy nie wydałbym tyle na słuchawki, a co dopiero na wątpliwej urody stojak. Na rynku jest wiele alternatyw, ale daleko im do mojej koncepcji stojaka za całe 2,74 zł, którą podzielę się w tym materiale. Oglądajcie dalej, a najlepiej do końca, bo po raz pierwszy i mam nadzieję nie ostatni będę rozdawał fanty. Do zrobienia stojaka potrzebne będą pręt aluminiowy o średnicy od 5 do 7 mm do nabycia w markecie budowlanym, kombinerki, młotek lub cokolwiek o zbliżonym cylindrycznym kształcie, miarka oraz flamaster. Zacznij od wymierzenia i zaznaczenia środka pręta. Używając młotka jako punktu podparcia, zegnij pręt w połowie, po czym dognij zgięcie w dłoniach, aby połówki były równoległe do siebie. Teraz przejdźmy do zrobienia zagłębienia, w którym spoczywać będą słuchawki. W tym celu wsuń pod młotek pręt wcześniej wymodelowanym ukształtnym końcem na około 2-3 cm i pociągnij w górę swobodne końce pręta do momentu uzyskania zadowalającej około 0,5 cm depresji. Kolejny krok to modelowanie głównego łuku stojaka. Tutaj przydatny będzie obiekt o cylindrycznym profilu i wydatnej średnicy. Ja używam lewego uda ukształtowanego specjalnie do tych celów tysiącami przemierzonych kilometrów. Oprzyj pręt o udo kilka centymetrów za punktem obniżenia i przystąp do gięcia aluminium aż do uzyskania kąta około 100-110 stopni. Przyszła kolej na ustalenie wysokości stojaka. Umieść słuchawki w punkcie spoczynku i przyłóż konstrukcję do krawędzi stołu na wysokość odpowiednią dla Twoich słuchawek i zaznacz miejsce gięcia. Aby mieć pewność, że stojak będzie wypoziomowany, zewrzyj obie końcówki i na niej zaznaczenie punktu gięcia na drugi pręt pary. Zaciśnij kombinerki w zaznaczonym miejscu i zegnij pręt aż do uzyskania kąta około 90 stopni. Podobnie uczyń z sąsiednim końcem, zachowując te same punkty nacisku, co pozwoli zapewnić symetrię układu. Aluminium jest dość plastycznym materiałem, więc jeśli coś pójdzie nie do końca po Twojej myśli, nie bój się wziąć sprawy w swoje ręce i wyginać pręt we wszystkich kierunkach, tak aby naprostować całą konstrukcję. Czas poszerzyć nieco podstawę, aby stojak stał o własnych siłach. Procedura jest identyczna z poprzednią. Zewrzyj końcówki i zaznacz punkty gięcia w odległości około 3 cm od podstawy. Zaciśnij kombinerki w zaznaczonym miejscu i zagnij pręt w kierunku zewnętrznym pod kątem około 30 stopni. To samo zrób po przeciwnej stronie, znowu pamiętając o zachowaniu tych samych punktów nacisku. Sprawdź, czy stojak utrzymuje względny pion. Jest duże prawdopodobieństwo, że zapewnienie konstrukcji jako takiej symetrii będzie wymagało dodatkowych zabiegów, ale jak już wcześniej wspomniałem, aluminium, zwłaszcza to o średnicy 5 mm, łatwo się poddaje i dużo wybacza. Działania możesz zakończyć na tym etapie i cieszyć się stojakiem za 2,74 zł, albo pójść o krok dalej i pomalować go na dowolny kolor dla jeszcze lepszych wrażeń estetycznych. Na koniec jeszcze kilka wskazówek. Ze sklepu widz z więcej niż jednym prętem. Koszt nieduży, a w przypadku popełnienia nieodwracalnego błędu zawsze można zacząć wszystko od początku. Bądź kreatywny. Względnie dowolnie wybieraj punkty gięcia, aby uzyskać żądany efekt. I jeszcze wcześniej wspomniany konkurs. Wystarczy dołączyć do szanownego grona subskrybentów mojego kanału, aby mieć szansę na wygranie jednego z 5 stojaków. Wszelkie szczegóły zamieszczę w opisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.